Nowa ustawa o wspieraniu inwestycji zawiera rzeczywiście wiele korzystnych rozwiązań dla inwestorów. Jest ona utożsamiana z hasłem Cała Polska strefą i to jest pierwsze rozwiązanie, które niewątpliwie jest bardziej korzystne w porównaniu do tych, które mieliśmy dotychczas. Obecnie, gdziekolwiek zrealizujemy inwestycję, która spełnia wymogi, kryteria tak zwane ilościowe i jakościowe, możemy liczyć na zwolnienie podatkowe. Czyli zupełnie nie jesteśmy związani terytorium. Działka nie musi być w specjalnej strefie ekonomicznej. Czyli to jest pierwsze korzystne rozwiązanie. Drugie to niewątpliwie okres funkcjonowania zwolnień podatkowych. Bo dotychczas było tak, że strefy funkcjonowały do 2026 roku. W tej chwili wygląda to tak, że okres funkcjonowania stref, czy decyzje, które są wydane inwestorom, to są decyzje na 10, 12 lub nawet 15 lat. W roku 2019 będziemy już mogli mówić o pakiecie ulg, czyli rzeczywiście można już wybrać w szeregu różnych instrumentów. Ulga na działalność badawczo-rozwojową, i to jest instrument, który z całą pewnością nabiera na znaczeniu i jego popularność będzie rosła. W tej chwili już mamy całkiem sporą korzyść podatkową, bowiem 100% kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową możemy niejako jeszcze raz wrzucić w naszą podstawę kosztową, czyli rozpoznać ten koszt dwa razy. Dzięki temu oczywiście płacimy mniejszy podatek. Druga rzecz, oczywiście granty. One ciągle są, chociaż niewątpliwie widzimy tendencję, kiedy to instrumenty podatkowe zastępują powoli te instrumenty pozapodatkowe, czyli te instrumenty grantowe. Jeszcze w wielu obszarach one są dostępne, no ale ten trend też jest wyraźny i dobrze, że te podatkowe instrumenty się też pojawiają. Niewątpliwie kolejna sprawa to jest ulga w PIT-cie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, związana z prowadzeniem prac twórczych właśnie również w dziedzinie badawczo-rozwojowej. Nie sposób nie wspomnieć o nowym rozwiązaniu, które od 1 stycznia 2019 roku mamy na stole i jest to tak zwane Innovation Box, czyli 5-procentowe preferencyjne opodatkowanie dochodów związanych niejako też z pracami badawczo-rozwojowymi, bo tu mówimy o tak zwanym dochodzie kwalifikowanym. I przy tym instrumencie znaczenie będzie mieć formalna ochrona praw, czyli patenty na wynalazek, czy autorskie prawo do programów komputerowych i jakby inne instrumenty z katalogu. I w stosunku do dochodu, który powstanie dzięki pracom badawczo-rozwojowym związanym z tymi kwalifikowanymi prawami, będziemy mogli zastosować stawkę bardzo preferencyjną, czyli 5-procentową.